Góry, jeziora, łąki, lasy, doliny, rzeki, jeziora, wioski takie, roślinność, kurde, magia, bajka i cud, miód i orzeszki. Beautiful life, beautiful. Co tam? Nie śpisz po oczach. Która godzina? 7:30, wymarsz. Plecakami udało nam się upchać wszystkie rzeczy do plecaków, łącznie z naszymi podręcznymi rzeczami. Tak jest, więc nie mamy tutaj, jak wczoraj mieliśmy jeszcze na przodzie plecaczek, to teraz już nie mamy, bo wszystko jest z tyłu. Tak naprawdę idąc na taką wyprawę możesz wynająć dwie osoby. Pierwsza osoba to jest przewodnik, druga osoba to jest porter. Natomiast to na co po prostu z czego trzeba sobie zdawać sprawę, że musisz te osoby opłacić. Nie tyle zapłacić im za dniówki, co jeszcze opłacić im normalnie nocleg, wyżywienie. Ty też jak o przewodnika jako tako nie musisz dbać, bo to są osoby, które są przygotowane do trekkingu, one mają ubiór. Jeżeli chodzi o portera, to nawet właśnie tak jak czytaliśmy w przewodniku, to ty właśnie musisz mu zapewnić, żeby miał dobre buty ubrane, żeby też wziął ciepłe rzeczy, że nawet on czasem też nie jest świadomy, jak to wygląda na górze, czy to może być zimniej i w ogóle niewygodnie. Aczkolwiek tak mi to właśnie nie wydaje się prawdą, no kurczę, oni tu przecież powinni bardziej ogarniać niż my, nie? Bardziej wydaje mi się, że to nie jest kwestia tego, że oni nie wiedzą, tylko po prostu nie mają na to pieniędzy. No tak. Nie mają na to pieniędzy i też liczą na to, że po prostu turysta im to sfinansuje, no bo po prostu ich na to nie stać. Na przykład my zapłaciliśmy za wczoraj, za nocleg w tym tak jakby guest house, za noc, za naprawdę super kolację pożywną, dwie butelki wody, kawę, bardzo pożywne śniadanie, 2000 tych rupii, czyli to jest około $20. Więc sobie wyobrażacie za dwie osoby, nie? I też się właśnie zastanawiamy, czy nie, nawet tak było głupio brać takiego portera, który jest w wieku naszych rodziców, kurczę, i idzie z takim plecakiem za nami, nie, i nam nosi sprzęt. No, bo to jest właśnie ten dylemat, bo z jednej strony widzisz, że to są naprawdę są osoby starsze, które gdzieś tam... Zabrudzone było, no. Tak. To są, z jednej strony widzisz, że to są osoby starsze, gdzie w naszej kulturze jest takie coś, jak, że jest ten szacunek do osoby starszej, żeby ona nie dźwigała, że ty jej ustępujesz miejsca itp. itd. Ale tutaj no, z drugiej strony masz taką świadomość, że ty możesz utrzymywać całą jego rodzinę, że oni tutaj z tego jedynie się utrzymują. Tam idziemy. Dawaj, do przodu. Też opowiem wam anegdotkę o naszym fajnym przyjacielu Korei, który właśnie dzisiaj rano przy śniadanku przychodzi i mówi nam, że widziałem takiego węża z nogami czterema. Na co nasz drugi kolega, Francis, mówi, Gekona widziałeś, Gekona, jaszczurkę. Tak, on mówi, nie wiem, taki wąż i cztery nogi. No. Więc to był chyba Gekon. A oto mróweczki malutkie. Ciekawe, czemu akurat tutaj sobie zrobiły przejście, nie? No. Ciekawy mistrz. Dawaj. No i właśnie też to, co chcę powiedzieć, to, że właśnie tak naprawdę już opuściliśmy właśnie luksusowe miasto, jakim jest Dubaj, czy tłoczne Katmandu, stolice Nepalu. No i zaczęło się to, co lubimy najbardziej, nie? To, co lubisz
wszystkie lubią najbardziej, czyli przyroda, góry. Góry, jeziora, łąki, lasy, doliny, rzeki, jeziora. Wioski takie. Roślinność, kurde, magia, bajka i cud, miód i orzeszki. Tak więc idziemy dalej. No jest bajka. Jest bajka. Ten nasz szlak, który wybraliśmy, tak naprawdę on przechodzi przez wszystkie piętra wysokościowe w Himalajach. No już wiadomo, poza tymi takimi najwyższymi, gdzie już trzeba się wspinać z rakami, czekanami i innymi cudami. Więc dla normalnego człowieka, jakim my jesteśmy, no to tutaj... O, nie wiem, co mam tak mówić. Tak naprawdę ta przełęcz... To ja powiem, okej? Okay? Tak naprawdę ta przełęcz, która jest na wysokości 5500 metrów nad poziomem morza, to jest ostatni moment, kiedy można chodzić jeszcze bez właśnie czekanów, nie? I raków. Już powyżej, już po prostu wyższe miejsca już po prostu wymagają konkretniejszego sprzętu. Chyba to jest, nie wiem, najwyższe chyba miejsce na świecie, w które można wejść bez takich umiejętności wspinaczkowych, bez sprzętu wspinaczkowego, nie? No, też trzeba to sprawdzić. Trzeba to sprawdzić, ale tak pisało w przewodniku. Wow. Welcome to Bahundanda. Jemy takiego owocka. Wygląda to jak taka nasza papierówka mała, a smakuje jak marakuja i ma w środku takie pesteczki. Mega dobra. Patrzcie, tutaj widać, no. Ej, dobre psie cycuchy. Pokaż, co ci kupiłem, co dostałeś od męża. Dostałam bransoletkę, którą wyrabiała pani. I oczywiście, najpierw to był dla mnie, ale Tomcio musiał polecieć i on też sobie kupi. Popatrz, jaką Tomcio ma. Zaczynamy kolekcjonowanie tych bransoletek. Cześć krowy. Opowiemy wam, co się właśnie tutaj wydarzyło. Spotkaliśmy przed chwilą takiego starszego gościa. Znaczy dobra, idzie za nami jak coś, może go zobaczycie. Tutaj w ogóle mieszka w Butanie i też wydaje się tu w Nepalu już był i właśnie nam opowiedział, że ten szlak wokół Annapurny jest właśnie super pod tym względem, że zaczynamy właśnie dość nisko. Tak jest praktycznie 800 metrów nad poziomem morza, to jest start. Tak, idziemy właśnie cały czas, jakby jeszcze tutaj ludzie normalnie żyją, chodzą do szkoły. Tak. I wszystko, więc tak jak tu powiedział, że to jest takie journey through life. Tak. Czyli podróż przez życie tutaj właśnie w Nepalu. Doszliśmy do wioski. Zobaczymy, jak to tu wygląda, ta wioseczka. We will see. Babuczki są. Namaste. No i wyszliśmy z wioski i pewnie zaraz zacznie się już normalny szlak. I wszyscy. Jak tam? Super.
A co tam jest? Tam? Tam? Jak się z tym czujesz? Jak się z tym czujesz? No, mózg jest wysoki. Ta-da-da-da. Ale dam radę, zobaczysz, pokażę ci się. Idziemy na mostcik. Właśnie teraz wchodzimy na... Idź, kotę! Nie! Kotę! Nie! No dawaj! Nie ruszam! I takie są tutaj mosty, ale czyż nie są piękne widoczki? Udało się nam, przeszliśmy przez taki mościk. Mapka. Tu jesteśmy, tu przeszliśmy, idziemy jeszcze tu. Czyli już górki. Jest ciężko! Nie dość, że już tacy zmęczeni, wyrąbani. No to jeszcze wyszliśmy teraz na pełne słońce. Dotarliśmy do naszego miejsca docelowego. Tutaj, dzisiaj namaste. Będzie pięknie. Namaste! Oje, to jesteśmy znowu. Jesteśmy znowu już wymyci i kurczę. Pachnące. I tak fajnie właśnie szliśmy, no to już tacy zmęczeni, wyrąbani. No ale teraz jest super i w ogóle mamy taką fajną miejscówę. Mega fajną, bardzo fajną. Polecił nam ją gospodarz, u którego nocowaliśmy właśnie tej poprzedniej nocy. No i powiedział, że właśnie tu jest, żebyśmy tu przyszli, dał nam wizytówkę. I to jest troszkę dalej od miejsca, które jest takie typowo turystyczne, gdzie wszyscy się zatrzymują. No i powiemy wam, że bajeczka, jesteśmy jest pierwsi. W ogóle oni się mega zdziwili, jak tu przyszliśmy, to nie wiedzieli za bardzo, co my chcemy, nie? No bo no była jest, pierwsza. Czy no tam... bo jest pierwsza, dokładnie. Przyszliśmy tu o pierwszej, nie? Czyli wcześniej, a... Przez to, że właśnie wyszliśmy też rano wcześnie, szliśmy chyba, myślę, że dobre tempo mieliśmy, no to już kończymy dzień, kończymy chodzenie o godzinie 13 i w piersi się umyliśmy na spokojnie, teraz sobie coś zjemy i kurczę, czar. Warto wstawać wcześniej. Wow. Jak wygląda tutaj nepalski kalendarz? O jacie. Widzicie, u nich zaczyna się dzień od niedzieli. Tylko niedziela nie jest w żadnym dniem takim świętym czy wolnym, więc jest tak jak u nas poniedziałek, a piątek to jest tak jak nasza sobota, a u nich sobota jest jak nasza niedziela, więc tak. Tu jest jakaś siwa albo jakiś... Pokój, mamy bajkę po prostu. My zaraz wam pokażemy. Justyna już kima, a czy już robi sobie drzemkę? Taki widoczek. I tutaj. Taki widoczek. Więc chyba też skorzystam z tej sposobności i uda mi się na drzemkę. To żegnamy się na dzisiaj. Dzisiaj żegnamy się w pięknych, cudownych warunkach, nie? Jest tu jasno. Czyściutko, tak, jest naprawdę. Wymyci, pachnący. No. Jutro znowu zaczynamy, godzina 6 rano i przed nami no, kilkugodzinny trekking do Tal, czyli do następnej miejscowości. Tak jest. Walczymy dalej. Piąteczka.